Państwa, ja serdecznie dziękuję za to, że zorganizowaliście tę debatę. Dziękuję również młodzieży za spokojne i kulturalne zachowanie, co jest bardzo miłe. Brawa za to dla młodzieży. Natomiast chciałbym powiedzieć, że Polska nie będzie na pewno, tak jak niektórzy chcieli, drugą Japonią, drugą Irlandią i na wczasy do Egiptu też nie będziemy jeździć. Polska musi być Polską od początku do końca i tu w Polsce nieprawdą jest, że nie ma pieniędzy. Pieniądze są w Polsce, są one źle dzielone, zdecydowanie źle, dlatego opowiadam się za tym, aby był budżet zadaniowy. Oczywiście Sejm już taką ustawę przyjął o budżecie zadaniowym, ale w praktyce nie jest stosowana do końca. Budżet, gdzie najpierw pójdą środki na zadania wynikające z konstytucji, a dopiero później na tak zwaną biurokrację czy administrację, na agencje, agendy, fundacje, fundusze, które przejadają bardzo dużo pieniędzy. I chciałbym, żeby w Polsce skończył się etap rządzenia służb, lęku przed tym, że jak ktoś o 6 rano zapuka, to będą to smętni panowie. I takiej Polski na pewno nie chcemy i nie marzymy. Marzymy o Polsce spokojnej i dlatego jestem gwarantem Polski spokojnej. W imieniu młodzieży dziękuję za słowa uznania.